Na poprzedniej konferencji mieliśmy okazję wczytywać się w te pisma, które zostawiła nam polska mistyczka Fulla Horak. Usłyszeliśmy, co dzieje się z człowiekiem w momencie jego śmierci. Mogliśmy poznać tajniki, tajemnice związane z czyśćcem, następnie czym jest niebo, jakie są kręgi w niebie, kręgi szczęśliwości. No myślę, że to jest taka wiedza, no, która na pewno wielu z nas dała do myślenia. Inną, myślę, już bardziej znaną polską mistyczką jest Alicja Lęczewska. O niej już dzisiaj mówiłem. Mamy do dyspozycji dwa tomy źródeł pisanych, zostawionych przez nią, właściwie takich dyktant, tak jak Pan Jezus mówił do siostry Faustyny i ona to zapisywała w swoim dzienniczku. Tak samo mamy coś bardzo podobnego właśnie w tych dwóch tomikach. Pierwsze świadectwo, dziennik duchowy, drugie słowo pouczenia. Jeżeli by ktoś chciał wejść w te lektury, to proponuję zacząć właśnie od tej, gdyż jest to właściwie chronologiczne, prawda? Że tak od początku mówi do niej Jezus, zapisane są konkretne daty. Kobieta na wskroś współczesna, gdyż zmarła w 2012 roku, nauczycielka, która również przez długie lata swojego życia trwała właściwie w wielkich duchowych ciemnościach i po pewnych rekolekcjach, które przeżyła w Gostyniu, miała nadzwyczajne mistyczne doświadczenie, spotkała Pana Jezusa i jak napisała, że w tym momencie miała pewność, że On istnieje. I powiedziała co więcej, nie tylko pewność, że istnieje, ale konkretna wiedza, że właściwie ona byłaby w stanie zwątpić w cały świat niż w to, że zobaczyła prawdziwego Chrystusa. I tak zaczęła się jej wielka duchowa przygoda, której ślady mamy właśnie zostawione w tych pismach. Jezus do niej mówi, tak jak mówi do świętej siostry Faustyny, ale mówił już do człowieka współczesnego, żyjącego w tym konkretnym świecie, w którym my żyjemy, borykającego się z takimi, a nie innymi problemami. A więc bardzo współczesna książka. Myślę, że pomimo tego, że te pierwsze zapiski są pisane w latach 80., no Jezus przewidział, wiedział, że ta książka zostanie wydana dopiero po jej śmierci, a więc do współczesnego człowieka i niejako wyprzedzał tą epokę. Nie mówił stricte o latach 80., tylko o tym, co doświadcza współczesny człowiek żyjący w pierwszym czy w drugim dziesięcioleciu, czy w trzecim i w kolejnych XXI wieku. Zachęcam, polecam. Mówię też książka z łaską, bo jeżeli jest wolą Bożą, byśmy otrzymali jakąś konkretną odpowiedź odnośnie pytania, które nosimy w sobie. Jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, pomodlimy się o Boże światło, zadamy pytanie, otworzymy, na chybił trafił i przynajmniej ja tak mam, że zawsze dostaję konkretne odpowiedzi. Więc zachęcam, aby w ten sposób też szukać woli Bożej, bo w ten sposób też Pan Bóg pokazuje nam, że Jemu zależy na tym, żebyśmy nie błądzili, żebyśmy się dali prowadzić. Ale jest to łaska, z której trzeba skorzystać. Skorzystać w ten sposób, że po prostu będziemy żyć tak, jak chce Chrystus, jak On nas poucza. Ostatnio zadawałem właśnie Panu Jezusowi pytania odnośnie tej konferencji, którą dzisiaj prowadzę i naprawdę wyobraźcie sobie, że no praktycznie wszystkie z tych fragmentów, które tutaj przeczytałem, to dotyczą tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli właśnie o śmierci, o przemijaniu, jak się przygotować do tego momentu. I dobrze byłoby, żebyśmy sobie uważnie, abyśmy się wsłuchali w to, co do nas mówi Jezus i wyciągnęli jakieś wnioski dla każdego z nas. Z tego pierwszego tomu chciałbym podzielić się czterema fragmentami. Pierwszy, w którym Alicja podsumowuje jakiś pierwszy etap swojego życia w nawróceniu. I mówi tak. To pisze Alicja. Odszedł pewien etap. Piękne jest przemijanie czasu, a z nim wszystkiego. Przybliża się spotkanie z Tobą. To jedyne, do którego zmierza wszystko, dziś oddzielone czasem i tym, co wypełnia czas. To oddzielenie zmniejszyło się o tamten etap. Można powiedzieć słowa, które każdy z nas wypowiada, czy to w dniu swoich urodzin, czy chociażby kiedy kończy się stary rok, zaczyna nowy. Mogą pojawić się w naszym sercu takie refleksje, jakie wówczas pojawiły się u Alicji. I co mówi do niej Jezus? Jezus powiedział do niej tak. Czas, który jest przed Tobą, jest darem. Dzięki niemu możesz poznawać mnie, przybliżać się do mnie. Na ile osiągniesz to w czasie, na tyle będziesz ubogacona,
gdy Twój czas się skończy. Tyle mi przyniesiesz, gdy zawołam Cię do siebie. Będzie to Twój dorobek na całą wieczność. Określi w niej Twoje miejsce. Ważny jest czas, jakże bardzo ważny. Mów o tym. Niech go nie marnują, niech nie zabijają. Zabijanie czasu jest zabijaniem siebie i lekceważeniem mnie. Jeśli niekiedy nie stać Cię na rozmowę ze mną, na obcowanie ze mną w miłości, wypełnij czas służbą, konkretnymi czynami. Czuwaj nad tym, aby był twórczo wykorzystany, albo w intymności ze mną, albo w niesieniu mojej miłości ludziom, albo w trudzie codziennych obowiązków. Czuwaj, aby nie było pustych miejsc, jałowych myśli lub uczuć lub działań. Dbaj, by wszystko, czym zapełniasz czas, ukierunkowane było w moją stronę. Ja mam być adresatem wszystkiego, co czynisz. A więc bardzo ważne słowa Jezusa, w których po pierwsze przypomina nam, że czas jest darem pochodzącym od Pana Boga, ale nie tylko po to, żebyśmy go marnowali czy się świetnie bawili, ale że mamy go oddać Bogu, jak każdy dar, który od Boga pochodzi. Oddać, czyli albo przez modlitwę, czas uwielbiania Pana Boga, albo przez służbę, służbę drugiemu człowiekowi. Bez wątpienia Jezus podkreśla, że to, co sobie wypracujemy w tym czasie, to jest nasz dorobek na wieczność. Jedyna sprawa, która będzie się liczyła po drugiej stronie. No i bardzo Jezus tutaj piętnuje marnowanie czasu, tak zwane zabijanie czasu, że nawet wprost Jezus mówi, że jest to zabijanie siebie i lekceważenie mnie. No myślę, że to jest właśnie tak, że prawdą są słowa, które wypowiedział do mnie pewien młody człowiek, uzależniony od gier komputerowych, że w pewnym momencie, kiedy przyszło jego uzdrowienie, to Jezus mu tak bardzo konkretnie pokazał, że on wpadł w potężne sidła złego ducha, że tam nie było żadnych zewnętrznych znaków zniewolenia, że on jest dosłownie, można powiedzieć wprost, opętany duchowo, ale szatanowi wystarczyło to, że on marnował swoje życie, marnował czas. I rzeczywiście przez długie lata swojego życia on nie zrobił nic pożytecznego. On powiedział, że on dosłownie, całym sensem jego istnienia były gry komputerowe i w tym czasie, kiedy mógł twórczo przygotować się do wejścia w dorosłość przez naukę, przez jakąś pracę na rzecz różnych ludzi, nie wiem, młodzi ludzie na przykład udzielają się w wolontariaty, czy cokolwiek innego robią, czy ze względu na Pana Boga ofiarują się na pracę przy jakichś parafiach, dziełach kościelnych. On tego nie robił, bo dla niego istniał jeden świat, gry komputerowe, internet. I już nie wspominając o tym, że zupełnie nie interesowało go, żeby zakładać rodzinę, mieć jakąś na stałe dziewczynę. No kompletnie był poza tym wszystkim. Prawie, że zbliżał się do 30. No i na szczęście wtedy przyszło jakieś opamiętanie, jakaś tam się wydarzyła okoliczność, która spowodowała, że on się po prostu wtedy nawrócił. No, ale on powiedział, że Pan Bóg mu bardzo wyraźnie pokazał, że ty byłeś pod władzą diabła, któremu zależało tylko na jednym, żebyś ty zmarnował swój czas. On ci odebrał potężny dar od Pana Boga i to by wystarczyło, żeby ciebie sprowadzić na wieczne potępienie. Więc tutaj musimy pod tym kątem patrzeć, że no każda sekunda, każdy dzień, tydzień, miesiąc przybliża nas do wieczności i nie można tego czasu marnować. Dobrze jest robić sobie codziennie, szczególnie wieczorem, rachunek sumienia z tego, jak wykorzystuję swój czas, jak go wykorzystam, jak wykorzystam ten dar czasu. No niestety może się okazać, że nigdy się nie spowiadaliśmy z marnowania czasu, z jego złego wykorzystania. Czasami sobie tak łatwo tłumaczymy, no przecież jestem zmęczony, mam prawo do wypoczynku, no ale jednak później bardzo łatwo się to przemienia w jakieś marnotrawstwo i ma bardzo poważne konsekwencje na naszą wieczność. Zresztą cząstka tej prawdy została też objawiona Fulich Chorak, ale o tym już słyszeliście dziś. Kolejny fragment, który Jezus pragnie, żebyśmy poznali, dotyczy pustego grobu. Jest to taki konkretny znak, o którym szczególnie często mówimy przy okresie Świąt Wielkiej Nocy. I tutaj Alicja mówi do Jezusa: dziś rano, gdy otworzyłam pismo, wzrok mój padł na słowa pusty grób. Co to znaczy? Jezus jej odpowiedział: to miejsce zmartwychwstania, początku nowego życia, a nie śmierci. Wszystko, co było martwe, umęczone, sponiewierane złem świata, zostało przemienione i otrzymało nową, doskonalszą formę życia. Miejsce zostało puste, bo życie,
które w nim się odrodziło, wyszło na zewnątrz między ludzi, by ich uzdrawiać i powoływać do życia we mnie. Twoje mieszkanie jest takim miejscem. Wielu to zmartwychwstało, by wyjść i nieść prawdę miłości do ludzi. Alicja pyta Pana Jezusa, a ja? Co teraz robię w tym pustym grobie? Jezus jej odpowiada, jesteś ze swoją tęsknotą i samotnością i pragniesz mnie spotkać, jak Magdalena wtedy o świcie. Przychodzę do Ciebie, jak przyszedłem do niej, by pocieszyć, by powiedzieć, co czynić. Nie bój się tych słów. Grób jest miejscem śmierci starego człowieka i zmartwychwstania nowego we mnie. No właśnie, tutaj jest nawiązanie do pewnej decyzji Alicji, mianowicie pierwsze, żeby w tym jej mieszkaniu było jak najmniej przedmiotów, bo ona jako nauczycielka przez długie lata miała taką pasję, że sobie zwoziła różne pamiątki, które zagracały jej pokój, no i w pewnym momencie ona zobaczyła, że stało się jej zniewoleniem, że one odciągały jej umysł, serce od Pana Boga. I ona, kiedy już się zaczęła nawracać, w pewnym momencie zobaczyła, że to jest złe, że to się po prostu jej do niczego nie przydaje, w sensie takim duchowym, co więcej często przeszkadza w tej drodze do Boga. Oczywiście pierwszą decyzją było to, że ona się pozbawi telewizora, radia, że to bardzo, bardzo jej przeszkadza, ale następnie też zaczęła dokonywać rewizji różnych takich swoich znajomości, osób, które często ją odwiedzały, już ich tak bardzo nie zapraszała, widząc, że te spotkania do niczego nie prowadziły. No i właśnie, ona często mówi, że takie miejsce jest takim pustym grobem, że niektórzy, którzy do niej przychodzili, mówili, no mieszkasz jak w grobie, nic tam nie ma. A Pan Jezus, kiedy oczyścił to jej mieszkanie, przemienił to mieszkanie na taką rodzaj kościoła, kaplicy, ponieważ rzeczywiście zaczęli do niej przychodzić różni ludzie, których Jezus przyprowadzał. Oni się tam modlili razem z nią, były tam spotkania różnych grup wspólnotowych, na przykład odnowy w Duchu Świętym, czy apostołów czystej miłości, czy rodziny serca miłości ukrzyżowanej, tych wspólnot, do których należała Alicja. Tak więc on przemienił jej życie. No i ona mówi, że Bóg często dopuszcza do takich sytuacji w naszym życiu, że one niejako przypominają taki pusty grób, nie wiadomo właściwie, co to jest, ale to jest właśnie, jak mówi Jezus, przestrzeń, w którym rodzi się coś nowego. Przestrzeń, w której człowiek może zmartwychwstać. Więc dobrze jest pytać Pana Boga, co powinienem zrobić, aby usunąć z mojego życia to, co jest zbędne. Nie bać się takiej pustki, ponieważ ona czasami jest właśnie potrzebna, aby gdzieś na nowo zmartwychwstawać w Chrystusie. Kolejny fragment, którym chciałbym się podzielić, on będzie mówił o tym, że należy codziennie składać siebie w ofierze, by w chwili śmierci złożyć ostateczną ofiarę. I Alicja pyta Jezusa, Jezu, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego poniosłeś aż taką ofiarę? Jezus odpowiedział, bo Cię kocham. Przecież nie jestem godna, ale ja Cię kocham. A niż śmierć, silniejsza jest miłość. Możesz mi pomóc. Alicja odpowiedziała, pragnę. Jezus powiedział, bądź gotowa i ponawiaj często ofiarowanie siebie, aby żyło to pragnienie w tobie. Przyjdzie czas na spełnienie ostateczne, choć przecież twoja ofiara trwa i każdego dnia staje się. Oddaj mi swoje serce całkowicie, aby żyło tylko mną i aby poruszało się tylko według mojej woli. W miłości mojej jesteś. I jesteś jej cząstką wysłaną tu na ziemię, aby miłość moja była wśród ludzi, aby zapalała serca. Ogień ofiary ma wielką moc. Zapala się i rozszerza jak pożar. Zobaczysz to, gdy będziesz ze mną w domu moim. Teraz musisz żyć wiarą i w mroku świata otwierać serce na moją życiodajną miłość i karmić nią wszystkich, tam gdzie jesteś, w każdej chwili. Twoja ofiara składana w sercu ma wielką moc. Fakty ją tylko potwierdzają. To, co najważniejsze, rozgrywa się w duszy. To, co zewnętrzne, jest tylko znakiem dla ludzi. Dziecko moje, oblubienico moja, pójdziemy razem ku spełnieniu. Już niedługo. Pragnij, oczekuj. Pan Jezus nawiązuje tutaj do tego bardzo ważnego momentu swojego życia, jakim było złożenie siebie w ofierze za grzechy ludzi. I przekonuje Alicję do tego, że każdy z nas, kto naśladuje Jezusa Chrystusa,
powinien, musi na jakimś etapie dokonać to samo, oddać siebie w ofierze. Jezus oddał siebie w ofierze za nas z miłości. I my też winniśmy się oddawać innym z miłości. Na każdej drodze, na jakiej jesteśmy, czy pracując zawodowo w służbie jakiejś zawodowej, czy w rodzinie, w małżeństwie, również komuś służymy, obumieramy, składamy się w ofierze. O tym też wczoraj mówiłem. Składamy w ofierze różne swoje plany, ambicje dla dobra drugiego człowieka. Tym bardziej to się dokonuje, czy to w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym. Jezus mówi, ofiary mają wielką moc. Zapalają się, rozszerzają jak pożar. A więc te łaski, które dzieją się w naszym życiu albo w życiu innych ludzi, kiedy się składamy w ofierze, one rzeczywiście są przez Pana Boga szczególnie pobłogosławione. I tutaj Jezus odwołuje się do różnych faktów w życiu Alicji. A tymi faktami było to, że ona w momencie, kiedy złożyła siebie, swoje życie w ofierze Jezusowi, zaczęła się modlić za te dusze, to była świadkiem, że wiele tych osób, za które ona się modli, przychodzi do niej, składa świadectwo, że został uzdrowiony, że Bóg zdziałał jakieś wielkie łaski w ich życiu, że dokonują się niesamowite rzeczy. Jezus mówi, że to są i tak tylko sprawy zewnętrzne dla ludzi, że o wiele więcej dzieje się w środku, wewnątrz, a to, jaką wartość miały nasze ofiary, to Bóg nam tak naprawdę dopiero objawi po naszej śmierci. Więc jak też było napisane u Fuli Chorak, nie bójmy się takich trudnych momentów naszego życia, kiedy możemy złożyć w ofierze siebie, swoje cierpienie, swoją niewygodę, różne niepowodzenia, to, co po prostu jest dla nas niekorzystne, złożyć Bogu w ofierze, w jakiejś konkretnej intencji. Tę intencję trzeba nazwać. I ważne jest to, żeby to wypływało z miłości. No, znałem taki przypadek pewnej kobiety, która żyła z pewnym mężem. No, niestety nie powodziło im się w tym małżeństwie. Było wiele cierpienia i ona powiedziała, że te trudności cierpienia składa w ofierze za jego nawrócenie, za zbawienie jego duszy. Ale tak naprawdę w sercu go nie kochała. Tam było wiele różnego żalu, nieprzebaczenia. I ona mówiła, że nic się nie dzieje, nic nie widać, nie ma informacji zwrotnej, że cokolwiek z tych ofiar zaczyna procentować w życiu męża. No i gdzieś tam poszła właśnie do jakiegoś księdza do spowiedzi. No i ten kapłan spytał, a czy ty to zrobiłaś z miłością i z miłości do męża, czy tylko dlatego, że to już dla ciebie ostateczna deska ratunku? Ona mówi, chyba to drugie. No to poproś Boga, żebyś na nowo pokochała męża i z miłości do niego składaj się w ofierze. No i rzeczywiście prosiła taką łaskę. No i w pewnym momencie zobaczyła, że coś drgnęło w sercu męża, że zaczyna się nawracać, gdzieś tam analizować swoje życie, swoje różne błędy. To był taki konkretny zewnętrzny znak. Co dzieje się, kiedy człowiek potrafi złożyć siebie świadomie w ofierze? No i też Jezus mówi, przyjdzie taki moment ostatecznej ofiary z całego już naszego życia. To jest właśnie ten moment śmierci. Pytanie, co wtedy jeszcze jesteśmy w stanie dać? Lepiej jest w ciągu naszego życia wielokrotnie składać siebie w ofierze, żeby było łatwo złożyć tę ostateczną ofiarę. To, z czym się spotykam często jako kapłan, to z wielkim buntem wielu ludzi, że umierają. Zupełnie nie potrafią jakoś tego przyjąć, że oto muszą oddać wszystko. Jakby tylko mogli, to za wszystkie pieniądze. Chcieliby mieć jeszcze, nie wiem, pół roku życia, jeden rok, zobaczyć może jak wygląda życie ich bliskich, rodziny, ale oni wiedzą, że to już się kończy. Jest wielki bunt. Jeżeli w ciągu życia potrafimy Bogu oddawać siebie w ofierze, rezygnować z różnych rzeczy, to wtedy tego buntu ze spotkania z Bogiem, z końcem życia w nas nie będzie. Myślę, że warto się po prostu w czymś takim ćwiczyć. Kolejny fragment przekonuje nas o tym, że miłość ma być motorem naszego życia i ma nas przygotować na ostateczne spotkanie z miłością. Ile będzie w nas miłości, na tyle też będziemy zdolni do tego, żeby trwać w tej miłości na wieczność. Dlatego bardzo ważny fragment. No, oczywiście, że mogę. To tak, ten pierwszy to był 134, drugi był 346, trzeci 490 i ten ostatni 796. I Alicja pisze tak.
Rano nie poszłam do domu Twojego, by złożyć ofiarę z siebie wraz z Tobą. I czuję w sercu Twoje spojrzenie pełne bólu. No to wiem, o co chodzi, że miała pójść na mszę i na tą mszę świętą nie poszła. I cierpienie jest w Twojej miłości do mnie. Zdejmij ze mnie ociężałość serca, lenistwo ciała, ból własnej słabości. Niech nie ranię Twojej miłości, niech nie pomnażam Twojego cierpienia już więcej. No myślę, że wielu z nas doświadczyło tego, że z lenistwa zaniedbało jakąś modlitwę, mszę świętą w tygodniu, komunię czy jakieś dobro. I Jezus co odpowiada? O wierność Cię proszę, pragnę Twojej wierności. Niech ona wynagradza mi niewierność wielu. Nie oszczędzaj się, przecież ja dam Ci siły, wesprę, poniosę. Wołaj do mnie, bo przecież jestem pochylany nad Tobą stale i wyciągnięte są moje pomocne dłonie. I czekam na Twoje wołanie, na Twoje zaproszenie, na Twój znak miłości. Nie pozostawiaj mnie z wyciągniętymi dłońmi samego. Nie odwracaj się ode mnie ku sobie samej. Cóż Ty sobie możesz dać, zapewnić? Cóż możesz dla siebie uczynić sama? O ileż większa jest moja troska o Ciebie, o ileż więcej ja dam Ci za Twoje drobne wyrzeczenia, za niewielki wysiłek. Przecież nie należysz do siebie. Twoje miejsce jest tylko przy mnie. Nie ma nigdzie innego miejsca, w którym mogłabyś być. Nie odchodź w pustkę samej siebie, bo tam znajdziesz tylko mój ból, jaki mi zadajesz. I on będzie Cię bolał tak, jak boli Cię teraz. Nie sądź, że jeśli otrzymam od Ciebie jakiś dar miłości, większy niż zazwyczaj, to może Twoje serce odpocząć w bezruchu. Żaden Twój dar miłości nie jest wystarczający i skończony. I nigdy nie zaspokoi mojego serca spragnionego Twojej miłości. W miłości nie ma daru dokonanego. Miłość jest ogniem, który zawsze musi być żywy, podsycany, karmiony. Im większy ogień zapłonie, tym więcej paliwa potrzeba. Tutaj na chwilę przerwa. Proszę zobaczyć, jakie to jest bardzo praktyczne i jak to właściwie odnosi się też do naszych doświadczeń życiowych. Mianowicie, no, nieraz mamy pretensje do naszych bliskich, że owszem, ktoś zrobił dla nas coś bardzo dobrego, bardzo ważnego. Coś, co jest takim autentycznym gestem miłości. No, na przykład, że dał kwiaty, prawda? Kobiety bardzo lubią stawiać kwiaty. Ale czy to ma być tylko ten jeden, jedyny akt? Czy raczej trzeba właśnie szukać jeszcze innych form miłości? Potwierdzenia, że oto zależy mi na Tobie, że chcę przy Tobie być, że jesteś dla mnie ważny. No my często tak właśnie traktujemy Pana Boga i sprawy wieczne. Jeden jakiś wielki akt, typu byłem w niedzielę na mszy świętej, albo nie wiem, pojechałem gdzieś na pielgrzymkę, a później długie dni czy tygodnie bez Pana Boga. No i Bóg czuje się wtedy bardzo osamotniony. To jest właśnie to zło, które później no, trzeba będzie mocno odpokutować w tym swoim życiu po śmierci, w czyśćcu, no, o którym też tam wspominała Fulla Chorak w jednym z tych kręgów cierpienia, właśnie tych straconych, zmarnowanych łask. Pan Bóg pokaże nam całe nasze życie, jak ono często było wypełnione różnymi niepotrzebnymi sprawami, a ono toczyło się jakby zupełnie Pana Boga nie było. No to bardzo go rani. I czytam dalej to, co mówi Jezus do Alicji. Miłość potrzebuje czynów, wołania serca, pragnienia, ciągle coraz większego. Do zatracenia się, do zapomnienia o sobie, do szaleństwa ofiary z siebie. Ciągle do ostatniego tchu, do ostatniej sekundy życia. Miłość jest życiem intensywnym, pełnym, zaspokajanym aktywnością i nigdy nie będzie jej dosyć, dopóki nie spocznie w Bogu, Stwórcy swoim, który jest miłością. Tylko tu jest Twoje serce i tylko tu musisz być w każdej chwili. Coraz bardziej, coraz pełniej, dopóki nie połączysz się z miłością, która Cię stworzyła. Dopóki nie powrócisz tu, skąd wyszłaś. Miłość jest drogą, na której nie ma miejsca na odpoczynek. Nie ma przystanków. Jest nieustanny ruch, albo w jedną, albo w drugą stronę. Jest to ruch przyspieszony. Im jesteś bliżej, tym siła mojego przyciągania jest większa i trzeba się jej poddać, by Cię unosiła coraz wyżej, coraz prędzej. Kto ma, temu będzie dodane. Życie jest drogą, czas jest drogą, wszystko jest drogą, która prowadzi do mnie lub oddala. Każdy Twój czyn, myśl, pragnienie jest poddaniem się mojej przyciągającej sile miłości lub oporem wobec niej, przylgnięciem do mnie lub odwróceniem się.
Nic w Twoim życiu nie jest obojętne, zupełnie nic. Dlatego wszystko trzeba mi oddać. Poddać mojej sile miłości oczyszczającej i przemieniającej, która unosi Cię ku niebu życia we mnie. No właśnie, ja o tym często mówię w kazaniach i wiem, że jednak wielu ludzi się buntuje, kiedy to słyszy, że w naszym życiu nie ma stanów zero, nie ma nic obojętnego. Albo robimy coś, co nas do Boga przybliża, albo robimy coś, co nas do Boga oddala. Albo jesteśmy po stronie Pana Boga, albo jesteśmy po stronie złego ducha, albo jesteśmy Jego narzędziami, albo jesteśmy narzędziami złego ducha. To jest klasyczna sytuacja zero-jedynkowa. Nie ma nic pomiędzy. Ludzie buntują się, bo jest taka właśnie w świecie propaganda, że no przecież są jeszcze te szarości, odcienie i tak dalej. A jednak tutaj Jezus potwierdza, że właśnie życie jest drogą, która albo prowadzi do Boga, do Jezusa, albo od Boga oddala. Są tylko dwa kierunki. I dlatego też, jak Jezus mówi, trzeba nieustannie, codziennie zastanawiać się, w którą stronę dzisiaj poszedłem. Nie ma stania w miejscu. Albo się zbliżyłem, albo się od Boga oddaliłem. I do ostatniej sekundy życia będzie to trwało. To jest właśnie takie wielkie odkrycie, którym dzieli się z nami Jezus. Że nasze życie cały czas, w każdej sekundzie, aż do samego końca będzie albo przybliżaniem się, albo oddalaniem. O tym trzeba pamiętać szczególnie wtedy, kiedy no przyjdzie jakiś taki moment, jakiejś bezradności, może kalectwa, niepełnosprawności, takie typowe właśnie dla osób starszych, kiedy już się wydaje, że już wszystko przeszło, wszystko minęło i że właściwie teraz tylko emeryturka. A tu się okazuje, że przecież ciągle walczymy o tę miłość i tyle można jeszcze dobra zrobić dla tej miłości, choćby właśnie na takich etapach swojego życia. Więc Jezus pyta nas jako miłość. Co zrobiłeś dla mnie z miłości dla siebie? W jaki sposób mi dziś okazałeś miłość? Tak jak my mamy oczekiwania względem siebie, kiedy na przykład żyjecie w małżeństwach, co dzisiaj dla mnie zrobiłeś, żeby mi udowodnić, że mnie kochasz, że po prostu zależy Tobie na mnie. Tak samo, takie samo pytanie zadaje nam Bóg. I to też jest przygotowanie nas do ostatecznego spotkania z miłością. Wtedy zobaczymy to wszystko, cośmy ofiarowali Jezusowi. Za najmniejsze dobro, które wyświadczyliśmy dla Chrystusa z miłości do Niego, otrzymamy wielką nagrodę. No ale też będziemy żałowali, cierpieli w czyśćcu okrutne męki, mając przeświadczenie, jak wiele zmarnowaliśmy tych okazji, żeby pokazać Jezusowi naszą miłość. I teraz właśnie fragmenty z drugiej części, z pouczeń. Pierwszy to jest numer 79, który mówi o tym, że trzeba zaakceptować fakt, że przychodzi na człowieka śmierć. Jest to konieczne, abyśmy mogli spotkać się z miłością. Tak jak powiedziałem, wielu ludzi dzisiaj ma z tym olbrzymi problem, żeby zaakceptować ten fakt. A Jezus poucza nas. Dziecko moje, jeśli kiedykolwiek wzywałem Cię do współuczestniczenia w mojej drodze krzyżowej i do ukrzyżowania, to zawsze było to wezwanie do pełni uczestniczenia w miłości. Krzyż jest nie tylko znakiem cierpienia, jak rozumie większość ludzi. Krzyż jest przede wszystkim znakiem miłości. Miłości tak wielkiej, że gotowej przyjąć śmierć fizyczną dla pełni życia w miłości. Jezus to oczywiście mówi o sobie, że On był gotowy przyjąć ten krzyż i umrzeć, żeby pokazać nam, że nas kocha i też zaprasza nas do tego samego, do tej wewnętrznej akceptacji momentu naszej śmierci. Bez wątpienia taka akceptacja będzie wiązała się z krzyżem, bo będziemy się przygotowywać do tej śmierci, rezygnowali z wielu okazji, które daje świat, żeby nie stracić okazji do spotkania się z Nim. Ale jednak jeżeli to zaakceptujemy, to wtedy okaże się, że ten krzyż ma wartość wyzwalającą, że dzięki temu, dzięki tej akceptacji krzyża śmierci w naszym życiu możemy spotkać się z miłością, z Jezusem Chrystusem. Musimy tutaj bardzo modlić się właśnie o to życie w perspektywie krzyża, żebyśmy nigdy nie stracili z oczu Pana Jezusa ukrzyżowanego. No może niekoniecznie mamy w naszych mieszkaniach takie krzyże jak ten wielki, prawda? Ale jest też dobrą praktyką duchową. Ilekroć przechodzimy koło krzyża, to po pierwsze uświadomić sobie, że Jezus oddał swoje życie za każdego z nas, że to jest moment Jego śmierci
I w tym momencie poprosić Cię, Chłopcze, w jednym zdaniu o łaskę dobrej śmierci, żebyśmy w momencie naszej śmierci byli w takim stanie ducha, serca, żeby nasze serce było przepełnione miłością do Pana Jezusa. Są takie słowa w Piśmie Świętym, które myślę powinny dać nam dużo do myślenia. Jezus mówi, czy jeżeli Syn Człowieczy przyjdzie na końcu czasów, to czy jeszcze zostanie tam wiara? Ktoś mówi, synonimem wiary jest miłość. Jeżeli nie zostanie wiary, wierzących serc, no to być może nie zastanie tych, którzy Go kochają. I tu nie chodzi o tych, którzy deklarują swoją miłość. Chodzi o fakty. W jaki sposób żyjesz miłością do Chrystusa? W jaki sposób Mu tę miłość okazujesz? W jaki sposób przestrzegasz Bożych przykazań? Nie brakuje takich, którzy, a to po części przecież dotyczy każdego z nas, którzy no mówią, kocham Cię Boże, ale notorycznie albo łamiemy Boże przykazania, albo zaniedbujemy jakieś dobro, które też byłoby znakiem miłości. I tak ktoś może być przekonany, że no, zbliża się już do momentu śmierci, że tyle dobra zrobił w swoim życiu, a nagle się okazuje, że król jest nagi, że tak naprawdę tam w jego sercu nie było prawdziwej miłości do Boga. Tam była co najwyżej miłość do samego siebie i wiele tych różnych rzeczy, które ów człowiek robił w swoim życiu, no to było albo na pokaz, albo dla siebie samego, ale nie wynikały z prawdziwej miłości do Pana Jezusa. Także niech ten znak krzyża będzie dla nas takim bardzo konkretnym momentem też poproszenia Boga o to, żeby nasza miłość do Boga mogła przetrwać wszystkie próby, żebyśmy umierając mieli w sobie jeszcze większą miłość do Chrystusa niż dziś. Kolejny fragment to będzie numer 115. Mówi o tym, w jakich momentach śmierć dla człowieka może być tragedią. Dla wielu z nas no ta śmierć to rzeczywiście jest jakiś rodzaj tragedii życiowej, ale przeczytajmy to, co mówi do nas Jezus. Jedyna aktywność, jaka jest pożyteczna, to aktywność służby dla ratowania dusz. Jeśli w miarę jak zamiera ciało, nie rośnie duch, jeśli w miarę jak ograniczane są kontakty ze światem zewnętrznym, nie rośnie kontakt ze mną, to śmierć jest prawdziwą tragedią, bo ona jest śmiercią dusz, śmiercią wieczną. Czyli o czym mówi Jezus, że dla tego człowieka śmierć będzie prawdziwą tragedią, który umiera jako duchowy karzeł, który umiera jako karzeł w wierze. Jezus mówi, że prawdziwą tragedią jest umrzeć dla człowieka, nie mając w swoim sercu miłości do Boga, nie utrzymując z Nim kontaktu, nie dbając i nie rozwijając prawdziwej wiary z Nim. Jeżeli człowiek umiera i Bóg jest cały czas tak samo odległy, jak był przez większość życia, to jest dla człowieka tragedia. Tragedia, bo wtedy człowiek, kiedy tylko przekroczy próg wieczności, przekonuje się, że przecież całe życie zmarnowane, że to, co było najistotniejsze, to zostało zupełnie niedostrzeżone, że rozpraszaliśmy się na jakieś drobiazgi, nic nieistotne, nie mające żadnej wartości dla wieczności, a straciliśmy z oczu to, co najważniejsze, czyli naszą osobistą relację z Chrystusem. O to chodzi w naszym życiu, o to chodzi Jezusowi, żeby On był w centrum, żebyśmy utrzymywali tą relację. No i jak Jezus mówi, jest to tragedia także, bo prowadzi do śmierci dusz, do śmierci wiecznej. No niestety, Pan Jezus, niestety, Jezus nie ukrywa, nie owija w bawełnę, nie bawi się w polityczną poprawność, On mówi jak jest. Jeśli człowiek za życia rozmija się z Bogiem, żyje tak, jakby Go nie było, to często ten moment śmierci będzie dla niego już wielką, wielką przegraną. Tak więc właśnie, kiedy umiera człowiek, który żyje tak, jakby Boga nie było, jest to prawdziwa tragedia. Wtedy no, należy jeszcze pomnożyć modlitwy za takiego człowieka i ofiarować w intencję jego zbawienie, właśnie, swoją własną gorliwość w budowaniu relacji miłości z Chrystusem. Kolejny fragment to będzie fragment z numeru 124. Tylko jak mówię, to nie są numery stron, tylko numery tych konkretnych fragmentów, tak? 124 i ten fragment mówi o tym, że człowiek jest gotowy na spotkanie z Bogiem wtedy, gdy umrze w nim wszystko, co jest przywiązaniem do siebie samego, a szczególnie umrze w nim przywiązanie do własnego egoizmu i cielesności. Co mówi Jezus? Człowiek rodzi się po to, aby przejść drogę krzyżową oczyszczenia swej skażonej grzechem natury i niesie krzyż
znamie swej grzeszności. Krzyż będący skutkiem własnego egoizmu, zaślepienia egoizmem szukającym ciągle siebie samego zamiast Boga. I idzie pod górę ku swemu przeznaczeniu, by osiągnąć obiecane mu uwolnienie, o ile idzie za głosem Boga. Wysiłku to wymaga i zaparcia się swojej egoistycznej natury. A im wyżej, wysiłek musi być większy, bo oczyszczenie jest głębsze, sięgające coraz bardziej jądra duszy zranionej grzechem. Śmierć egoizmu, który jest krzyżem człowieka, uwalnia od tego, co święty Paweł nazywał cielesnością. Wtedy jest dopiero zdjęcie z krzyża, gdy wszystko, co cielesne, jest martwe. Gdy nie ma już żadnych pragnień dotyczących siebie samego, a gdy jest tylko pragnienie Boga, obejmujące cały świat. Ostateczne uwolnienie od tego, co cielesne, co przychodzi od grzesznej natury i czego ona pożąda od świata. To jest właśnie moment śmierci. No właśnie. Proszę zobaczyć, istotą naszego życia jest nasze oczyszczenie, byśmy się uwolnili od skutków grzechu pierworodnego. Szczególnie mówi Jezus, nasz egoizm, walka z naszym egoizmem, walka z naszą cielesnością. Tak właśnie jest, że wiele naszych błędów, szczególnie odejść od Pana Boga, zaniedbań wiary, jest konsekwencją naszego egoizmu, że w pewnym momencie następuje konflikt interesów. Nam się tak wydaje, bo to jest pozorny konflikt interesów, to jest pokusa pochodząca od szatana, że jeśli będę zachowywał Boże przykazania, to coś na tym stracę, nie wyjdę na tym dobrze. I dlatego sobie odpuszczam drogę Pana Boga. Próbuję iść w dialog ze światem. I to jest właśnie myślenie o sobie. Już nie myślenie o Bogu, nie ufanie Jemu, ale przede wszystkim zabezpieczenie w cudzysłowie swoich własnych interesów. Wejście w potworną pułapkę złego ducha, bo to się skończy właśnie tym, że tak naprawdę to zamiast zyskać, straciliśmy. Straciliśmy życie wieczne. Nasz egoizm, nasza pycha, owszem, mogą nas oddalić od Pana Boga także w relacjach z ludźmi, bo muszę mieć zawsze rację, bo ja mam mieć zawsze ostatnie słowo, bo ktoś mnie obraził i ja muszę się tam komuś odpłacić i tak dalej. I zamiast ćwiczyć się w miłości, miłości bliźniego, w obdzierania się ze swojego ja, ćwiczyć się w pokorze, to coraz bardziej utwierdzamy się w pysze. A utwierdzać się w pysze to po prostu przyjmować siebie, przyjmować na siebie, przyjmować do swojej duszy kolejnego szatana, bo ojcem pychy jest zawsze zły duch. A wtedy trudno też spotkać się z Chrystusem. Mamy też problem z naszą cielesnością. Jest to z jednej strony wielki dar ludzkie ciało, ale z drugiej strony to zdajmy sobie sprawę z tego, że chcielibyśmy, żeby to ciało zawsze było młode, atrakcyjne, żeby zwracało uwagę innych ludzi, szczególnie jeżeli ktoś został obdarzony szczególną łaską tego, że jest na przykład piękną kobietą, przystojnym innym mężczyzną, w jaki sposób wyróżnia się w społeczeństwie, on by chciał, żeby to trwało wiecznie. I aby tak było, jest w stanie podporządkować temu dosłownie wszystko. I później traci z oczu Pana Boga, bo już nie ma na to czasu. Jak to ktoś kiedyś powiedział, gdybyśmy policzyli, ile czasu wielu z nas straciło właśnie w sposób zupełnie niepotrzebny, zajmując się sobą, swoim ciałem, pielęgnowaniem swojej urody ciała. I gdybyśmy to zamienili na przykład na czas poświęcony na choćby adorację Najświętszego Sakramentu, to wielu z nas byłoby świętymi. A tak, to okazuje się, że mamy z tym olbrzymi problem, że to ciało zaczynamy traktować jak takiego bożka. I widzimy też, jak często z tym obumieraniem ciała Pan Bóg musi doświadczać szczególnie osoby starsze, żeby one zaczęły jednak myśleć o wieczności. I jest to pewien rodzaj pokuty już tu na ziemi, że ktoś widzi, jak to fizycznie jego ciało się rozpada, jak ono jest tak naprawdę słabe. Czym ono tak naprawdę jest? Człowiek musi dotknąć tej prawdy. Popatrz, ile jest wart ten twój Bożek, to twoje własne ciało. Że to jest proch, to się wszystko sypie, jedna wielka zgnilizna. To nie o to chodzi, żeby w ogóle nie szanować swojego ciała, bo ono jest darem, trzeba szanować, ale nie można robić z niego bożka. I wielu starszych to przeżywa taki czyściec na ziemi, bo po prostu musi patrzeć, co się dzieje z jego ciałem. Kiedyś chodziłem z Komunią Świętą do pewnej pani, która w swoim pokoju miała mnóstwo swoich zdjęć za młodu. Bez wątpienia była piękną kobietą, gdzieś tam w latach 20., 30., jakby tam na to spojrzeć. Teraz już nie. Jest już, ma swoje latka, także cóż, starość.
Ale tak mocno podkreślała tą swoją urodę. No naprawdę obowiązkiem, kiedy się do niej przyszło, no trzeba było obkolędować wszystkie zdjęcia. Ona znowu opowiadała, zachwyca, a niech ksiądz zobaczy na to, a tutaj tak, no to co ja mam się patrzeć w te fotografie, co uwielbiać panią, jak pani wygląda, no bez sensu. No ale tak sobie pomyślałem, jak trudno niektórym jest zaakceptować ten upływ czasu. Ona już wiedząc, że no już nic nie ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o własne ciało, no to cały czas miała w nim uwiązanie, no bo przez te fotografie, każąc wszystkim gościom adorować jej urodę, no której już w ogóle nie było i tak dalej. No ale kiedyś była, więc niech się zachwycają tym. Jak człowiek potrafi być tutaj mocno uwiązany i tę kobietę odciągało od Pana Boga, bez wątpienia, bo ona zamiast adorować Chrystusa, ja tam nie widziałem jakiegoś świętego obrazka. Nie było tam żadnego świętego obrazka. Tam były jej fotografie, zdjęcia i tak dalej. Wspaniała, piękna, młoda kobieta. No tylko, że już tutaj to była kobieta już bardzo, bardzo podeszła w latach, no która naprawdę już tą jedną, właściwie dwoma nogami wisiała nad grobem, no ale ona ciągle się trzymała kurczowo tych swoich fotografii i miała problem, miała z tym problem. Tak więc dobrze jest tutaj zawczasu sobie gdzieś tam wewnętrznie, duchowo już odciąć te wszystkie linki, które nas mogą oddalać od Pana Boga, powodować, że no nie jest On w centrum naszego życia. Kolejny fragment to jest numer 163 i w nim dowiadujemy się, jak długo Bóg przewidział nasze życie. Jezus odpowiada nam na pytanie, kiedy przyjdzie śmierć na każdego z nas. I co Jezus mówi? Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Jeżeli zatem żyjemy, obudzimy się dziś rano, to Bóg stwierdził, no ta dusza to jeszcze musi nad sobą pracować. Jakbyśmy się nie obudzili, to by znaczyło, dobrze, już osiągnął jakąś pełnię. No nie mówię o takich sytuacjach, w których doszło do jakiegoś wypadku samochodowego, kiedy no, przez grzech, zaniedbanie jakiejś osoby ktoś no, został pozbawiony życia. To, co wczoraj mówiłem, że no, zginęło w wypadku jakieś dziecko, dla którego przewidziane było życie całe. Albo, no, nie daj Boże, ktoś sobie odbiera życie. To wtedy to, żeby dojrzeć do tego wyznaczonego Bożym planem punktu, to trzeba będzie tego właśnie niestety czasu w czyśćcu. No ale właśnie póki nasze życie przebiega, można powiedzieć tak normalnie, nieprzerywane jest jakimiś gwałtownymi wydarzeniami, to Bóg nam daje tyle czasu, ile jest konieczne, abyśmy się uświęcili. I mówi Jezus dalej, nie ma porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas, właściwe dla siebie warunki uświęcenia. Trzeba więc rozpoznawać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu mojemu. Czyli też Jezus zachęca nas do tego, byśmy się nie porównywali, prawda, że a ten to żyje w takich warunkach i mi jest łatwiej, a ja miałem trudniej. Ktoś pochodzi z rodziny pełnej, ktoś pochodzi z rodziny rozbitej, ktoś pochodzi z rodziny alkoholika, ktoś pochodzi z rodziny, gdzie nie było takiego problemu, ale każdy z nas ma tam jakiś swój krzyż. I Jezus mówi, ja zapewniam każdemu właściwe warunki uświęcenia, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu. Każdy ma dane dokładnie wszystko to, żeby osiągnąć pełnię świętości. Ale Jezus mówi, to trzeba rozpoznawać. Trzeba rozpoznać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu mojemu. Jeśli by ktoś powiedział, że ja się zafascynowałem tak bardzo jakimś świętym z przeszłości, no nie wiem, świętą Teresą z Avila, świętym, nie wiem, jakimś tam innym i chciałby go tak na 100% naśladować, to czy dobrze byłoby, czy źle? Źle, oczywiście, bo twoja droga życia nie jest drogą świętej Teresy z Avila, czy jakiejś innej, czy Faustyny i tak dalej. Ty masz swoją własną drogę. Owszem, możesz ich prosić o pomoc, o wsparcie, ale nie próbuj ich naśladować we wszystkim. Rozeznawaj, pytaj Pana Boga, jak On ciebie ma prowadzić. I jeszcze mówi Jezus, powołaniem każdego jest wspomaganie bliźnich w ich drodze zbawienia. Świadczenie dobra i miłości mojej. Nie sądź, że można uzyskać świętość, myśląc o sobie i zajmując się sobą. Trzeba myśleć o Bogu i w pokorze serca pragnąć Go oraz troszczyć się o bliźnich, by nie pomarli w grzechach swoich. No właśnie, wspierać bliźnich w ich drodze zbawienia. Świadczenie dobra i miłości mojej. Na różne sposoby można to robić, czy to jako osoba duchowna, czy jako człowiek świecki.
pytać Pana Boga, co ja mogę zrobić, aby być świadkiem dobroci i miłości Bożej. Nie można zajmować się tylko sobą. Trzeba wychodzić poza siebie, umieć dostrzec innych ludzi, choćby modlić się za nich, za tych, którzy są z dala od Pana Boga. To już jest bardzo dużo. To już jest bardzo konkretny uczynek miłości. Troszczyć się o bliźnich, by nie pomarli w grzechach swoich. Pragnąć spotkania z Bogiem, myśleć o Bogu. Taka krótka recepta Jezusa na jak najlepsze wykorzystanie własnego życia. Kolejny fragment to jest numer 168. Co śmierć daje duszy? Bardzo krótki fragment. Cisza grobu jest pozorna, śmierć ciała daje pełnię życia duszy. A więc jest konieczna, aby nasza dusza mogła żyć, w pełni się rozwinąć. Jeżeli w tej perspektywie podejdziemy do swojej śmierci, życia naszych bliskich, to jest nam to o wiele łatwiej przyjąć, niż gdybyśmy się właśnie poddawali rozpaczy. To też jest wielki problem, o którym wczoraj mówiłem, właśnie ci ludzie, którzy rozpaczają na cmentarzach, wręcz tak lubują się tą swoją rozpaczą, a tak naprawdę no, zupełnie nie myślą, że oto w ten moment, jeżeli to był szczególnie dobry człowiek, stało się no, coś możliwie najlepszego dla tej duszy. Ona już w pełni może doświadczać Bożej obecności, Bożej miłości. Dokonuje się no, to, do czego ta osoba, ta dusza przygotowała się przez całe życie. Nic ją już nie krępuje. W pełni ma to, czego się może tylko domyślać, kiedy posiada ludzkie ciało. Więc właśnie myślenie o tym, rozważanie tej tajemnicy pomaga nam w jaki sposób poradzić sobie ze śmiercią naszych bliskich. Kolejny numer, 281. Ja już zaznaczyłem sobie, że to jest bardzo ważny fragment, który mówi o tym, że życie na ziemi jest pierwszym etapem czyśćca. Alicja mówi, wczoraj podczas odprawiania drogi krzyżowej Pan dał mi zrozumieć, że całe życie ziemskie człowieka służy do tego, aby wyzbył się skazy grzechu pierworodnego, którym jest pycha, i aby przygotował swą duszę do życia w Bogu. Jezus mówi do niej, życie tu jest pierwszym etapem czyśćca. Dlatego mamy słabą i łomną naturę, aby przez własne upadki nauczyć się pokory i aby widząc siebie w prawdzie być dobrym i wybaczającym wobec bliźnich, wobec ich upadków, którymi niejednokrotnie ujawniają prawdę o nas. Też w trudzie i cierpieniu niosą swoją nędzę i też ich ranimy. Dlatego konieczne jest, aby idąc za Chrystusem, dobrem odpłacać za zło. Zależnie od tego, jak przejdziemy ten pierwszy etap czyśćca, będzie wyglądał drugi etap, ten po śmierci, gdy już nie będzie można bronić się przed poznaniem prawdy o sobie, oskarżając innych, i gdzie trzeba będzie dopełnić cierpienia oczyszczenia duszy, którego tu nie chcieliśmy przyjąć. No bardzo, bardzo ważny fragment. Przez słabą i łomną naturę, którą otrzymaliśmy, nasze własne upadki mają nauczyć nas pokory, abyśmy widząc siebie w prawdzie byli dobrymi i wybaczającymi wobec bliźnich. To jest właśnie prawda o człowieku. Ilekroć obgadujemy kogoś, mówimy o ich błędach, upadkach, tak naprawdę to udowadniamy swoją własną pychę, że jeszcze długa przed nami droga oczyszczenia. Bo nie rozumiemy, że przecież jesteśmy zdolni do tego samego albo do jeszcze gorszych upadków. I że być może albo nasze życie tutaj będzie długie i nieprzyjemne, ten czyściec będzie jeszcze większy, albo no, jeżeli się nie nawrócimy, to jeszcze gorzej będzie w czyśćcu. Pan Bóg będzie nas musiał uczyć tej pokory, czyli pokora to prawda, prawda o sobie. To nie jest tak, że no właśnie człowiek pokorny to mówi o sobie jak najgorzej, bo takie jest powszechne mniemanie o pokorze. Nie. Pokora to umiejętność widzenia w sobie tego, co dobre i tego, co jest słabością.
Ale już z pewnością człowiek pokorny to człowiek, który potrafi być dobry i wybaczający wobec bliźnich. I dla człowieka pokornego nie ma problemu z brakiem wybaczenia, bo on zawsze potrafi w jakiś sposób uzasadnić zło, które wyrządził mu drugi człowiek. Zawsze go jakoś wytłumaczy i dlatego nie potrafi wobec niego żywić urazy. Mówię, że ten człowiek jest tylko ofiarą, ofiarą jakiegoś innego zła. I o to właśnie chodzi, żeby w takim momencie, kiedy widzimy jakieś zło w drugim człowieku, jakiś jego upadek, oczywiście obowiązkiem miłości, troski jego duszy jest w jakiś sposób go upomnieć, pomóc, poradzić, wesprzeć modlitwą. Nie można milczeć na to zło, ale też wytłumaczyć, że on sam jest niestety tylko narzędziem złego ducha, że za nim stoi zły duch, który się nim posłużył, aby zrobić coś złego. I my mamy walczyć nie z człowiekiem, ale mamy walczyć z szatanem. A przede wszystkim walczyć z własną skłonnością do oceniania drugiego człowieka, do nieprzebaczania mu. I też Jezus mówi, że właśnie taką postawą oceniania, sądzenia innych, krytykowania zadajemy tym ludziom wielkie cierpienie, ale też ujawniamy własną nędzę. Jezus wprost mówi, chcesz iść za mną, dobrem odpłacaj za zło. Jesteśmy krzywdzeni, módl się za tego człowieka. Ofiaruj to cierpienie w intencji za jego zbawienie. Tak jak jakiś czas temu przyszła do mnie pewna kobieta, mówiąc o tym wielkim problemie w małżeństwie, jakim jest to, że mąż tam coś złego robi wobec niej, tak przyszło mi do głowy, żeby jej powiedzieć, że właśnie w tych momentach Bóg pokazuje ci, jak bardzo On domaga się twojej modlitwy, jak bardzo woła o twoją ofiarę i miłość i twoją modlitwę, o msze święte, na których jesteś i modlisz się za męża. I tak jest w stosunku do każdego człowieka. Czy to jesteś w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Jeśli jakiś człowiek cię zaatakował, uczyni ci jakieś zło, to w ten sposób Bóg pokazał ci, módl się za tego człowieka. Dotknęło to ciebie, właśnie dotknęło to ciebie, żebyś ty sobie zapamiętał, że masz się za niego modlić. Nie zostawiaj go samego. I to jest prawdziwa pomoc dla tego kogoś. No i wprost mówi Jezus, zależnie od tego, jak przejdziemy ten pierwszy etap czyśca, będzie wyglądał drugi etap, ten po śmierci, gdzie nie będzie można bronić się przed poznaniem prawdy o sobie, oskarżając innych. Jakże często mamy ku temu skłonność tutaj na ziemi. Ja jestem niewinny, to on jest winien i tak dalej. On jest winien, oskarżyciele. Ileż małżeństw rozpadło się z tego powodu. Często przychodzą do mnie, pytają się o różne rady i tak dalej. Ale no jak tutaj dojść do jakiegoś uzdrowienia małżeństwa, skoro nie ma możliwości dojścia do prawdy, bo tam jest postawa prokuratorska. Jeden oskarża drugiego. On jest winien, ona jest winna. I się właściwie nic nie da zrobić. I to też jest właśnie taki grzech, zło, które się ciągnie za człowiekiem, rodzi konkretne konsekwencje życiowe, złe wybory, już nie mówię o rozwodach, no ale za tym trzeba będzie później, za to trzeba będzie pokutować w czyśćcu. Uznanie prawdy o sobie i o drugim jest bardzo ważne, żeby móc uzdrawiać już tu na ziemi to, co jest złe. Kolejny fragment ze strony, to jest numer 323. 323, no, który właściwie byłby taką odpowiedzią na pytanie, po co jeszcze żyję? No może niektórzy z nas mają takie pytanie. Obudził się rano, po co ja jeszcze żyję? No właśnie. A Jezus co by odpowiedział nam? Żebyś nauczyła się kochać jeszcze bardziej mnie i ludzi. I jeszcze bardziej zapominała o sobie. Krótka piłka. Nie ma tam nic więcej. Po co jeszcze żyję? Żebyś nauczyła się kochać jeszcze bardziej mnie i ludzi i jeszcze bardziej zapominała o sobie. W ramach wieczornego rachunku sumienia róbmy sobie już też takie ćwiczenie, postanowienie. Ile razy dzisiaj myślałem o sobie? Ile razy myślałem o tym, że zostałem skrzywdzony i tak dalej? A tu właśnie o to chodzi, żeby nie myśleć, nie zastanawiać się na tym, czy mnie spotkała sprawiedliwość czy niesprawiedliwość, czy ktoś o mnie pamiętał, zauważył mnie, dostrzegł, docenił. Nie, zapomnij o tym, w ogóle się na tym nie koncentruj. Koncentruj się na mnie, ile ty z siebie dałeś Bogu, ile dałeś dziś Jezusowi, ile pokazałeś Mu miłości, ile byłeś przy Nim, ile poświęciłeś Mu czasu, jak zachowywałeś Boże przykazanie, czy widziałeś mnie, Chrystusa, Boga w drugim człowieku, czy usłużyłeś Mu. To ma być właśnie centrum mojego życia. Kiedy dojdziemy do tego etapu, możemy powiedzieć, że jesteśmy już gotowi na niebo.
Czym jest życie? Jak żyć? To odpowiedzi, które zawierają kolejne punkty. To są takie trzy punkty, można od razu sobie zapisać. 350, 417, 423. No właśnie. I Alicja pisze. Pan dał mi poznać, że wszelka wiedza na temat tego, jak trzeba postępować i jak kochać Boga i ludzi oraz wszelka tak zwana praca nad sobą, by to czynić, właściwie nie ma większego znaczenia. Sens ma tylko modlitwa i nieustające wysiłki, by trwać w Panu, jednocząc się z Nim. Wszystko inne wtedy On uczyni przez swoją łaskę. On dokona przemiany duszy, uświęci serce i umysł i wleje miłość nadprzyrodzoną. Wtedy kochać będziemy bez jakiejkolwiek przyczyny poza Nim. I bardziej bliscy będą nam ludzie grzeszni niż święci, bo tym będziemy bardziej chcieli pomóc, będziemy bardziej współczuć ich nieszczęściu i więcej czułości i miłości będziemy mieli dla nich. Tak kocha grzeszników Chrystus, aż po ofiarę męczeńskiej śmierci zadanej dla nich. Różnica pomiędzy miłością Chrystusową a ludzką polega na tym, że Chrystus kocha, by obdarowywać, ludzie, by otrzymywać, to znaczy doświadczać przyjemności duchowej lub fizycznej. Miłości Chrystusowej brzydota fizyczna i duchowa nie budzi od razu, tylko współczucie. I im jest większa, bardziej przyciąga, by świadczyć miłosierdzie. No, ale to, co najistotniejsze, to jest właśnie w pierwszych zdaniach tego fragmentu. I powiem szczerze, że w tych różnych fragmentach, które tutaj przeczytałem, to naprawdę ten był dla mnie taki jakoś mega bardzo odkrywczy, naprawdę. Właściwie to są oczywistości, że często zadajemy sobie pytanie właśnie, jak należy postępować, jak mocniej kochać Boga, jak Mu to okazywać, jak innym ludziom okazać, że ich kocham, jak mam pracować nad sobą i tak dalej. A tu mamy odpowiedź. To właściwie nie ma większego znaczenia. Sens ma tylko modlitwa i nieustające wysiłki, by trwać w Panu, jednocząc się z Nim. Można to robić w Kościele, można to robić poza Kościołem. Ważna jest intencja. Te wszystkie momenty w ciągu dnia, kiedy jednoczę siebie, swoją duszę, swoją wolę z Bogiem. Postawa zjednoczenia z Bogiem. Wszystko Mu oddaję. To, co moje, Boże, jest Twoje. Cała moja dusza, całe moje życie. I mówi dalej Jezus. I wtedy wszystko resztę uczyni Bóg przez swoją łaskę. Zmienimy się my, te nasze wady, nad którymi mieliśmy niby pracować. Relacje z ludźmi, jakość naszej miłości do nich, to wszystko się zmieni Bożą łaską. My mamy się jedynie troszczyć o to, żeby się modlić i żeby jednoczyć się swoją duszę, swoje życie z Panem Jezusem. I wtedy, jak czytamy, kochać będziemy bez jakiejkolwiek przyczyny poza Nim. I będą bliscy nam bardziej ludzie grzeszni niż święci, bo będziemy bardziej chcieli im pomóc. To jest właśnie znak naszego upodabniania się do Pana Jezusa. Troszcz się, mówi Pan Jezus, troszcz się o to, żebyś przy mnie był, a ja zatroszczę się o resztę, żeby naprawić Twoje sprawy. Często jest właśnie tak, że jak mamy jakiś problem, to próbujemy go rozwiązać wszystkimi naszymi, na przykład jakimiś ziemskimi metodami. A wystarczy, że to w końcu damy Jezusowi. Powiemy, Boże, Ty działaj. Ja to, co robię, to idę w tej intencji się modlić, adorować Najświętszy Sakrament, obojętnie co. Ty, Boże, działaj. I wtedy dopiero naprawdę zaczyna się coś dziać. Jak próbujemy coś naprawić, w cudzysłowie, swoimi własnymi środkami, metodami, sprawa jest przegrana. Tylko Bóg jest w stanie zadziałać tak, żeby konkretnie coś uzdrowić. I drugi fragment, który pokazuje, jak żyć i czym jest życie, to słowa Jezusa. Celem człowieka jest przejście od egoizmu, zapatrzenia w siebie do miłości Chrystusowej. Pragnienia, by wszyscy powrócili do Boga. Pomagania im, aby zachwycili się Bogiem i pragnęli Go ponad wszystko i ze wszystkich sił dla siebie i dla każdego człowieka. By otaczali największą miłością, czułością i współczuciem tych, którzy są od Boga najbardziej oddaleni przez krzywdę wyrządzoną innym i samym sobie. Przejście od egoizmu i egocentryzmu do miłości Chrystusowej jest czyśćcem, który trwa od chwili przyjścia na świat przez całe życie, jeśli człowiek nie odrzuci świadomie Boga. Także po śmierci ciała,
aby wejść w zjednoczenie w Trójcą Świętą, zwane niebem. Pismo Święte, objawienie Boże, Kościół, modlitwa są pomocą w drodze człowieka od egoizmu do miłości, tak, by w życiu doczesnym wybierał tylko to, co pomaga zbliżyć się do Boga jemu i innym ludziom. Nie jest możliwe zbliżyć się do Boga, gdy dba się w tym zakresie tylko o siebie. Wszelkie ćwiczenia, trudy i umartwienia podejmowane dla tak zwanej własnej doskonałości mogą być super egoizmem, jeśli nie mają na celu wspomagania bliźnich w drodze do Boga. Mogą być nawet grzeszne, jeśli powodują poczucie wyższości nad ludźmi słabymi i żyjącymi grzechem świata. Grzech pychy duchowej jest groźniejszy od grzechów cielesnych. Wszelka nieżyczliwość, ocenianie, poniżanie innych, choćby w myślach, ma swoje źródło w pysze, głównym grzechu szatana. Kolejny fragment, który jest prawdziwie kopalnią różnych wskazówek i równocześnie pokazuje nam, jak wiele musimy pracować, jak wiele w nas jest egoizmu. To, co mówi Pan Jezus, nasz cel życia to przejść od egoizmu do miłości Pana Jezusa. To jest właśnie to pragnienie, abyśmy potrafili zachwycić się Panem Bogiem i ponad wszystko kochać Jego samego. I tu przerwę, bo już mnie wczoraj poproszono właśnie o to, żebym reagował w takich sytuacjach. Także bardzo proszę na momencik może przejść gdzieś, bo już wczoraj miałem taką tutaj uwagę, że jak dziecko jakieś płacze, to żebym powiedział, żeby na chwilkę gdzieś tam się przejść na spacer, uspokoić dziecko, bo tam ktoś nie może się skupić, słuchać. No więc reaguję, bo zostałem o to poproszony. Mi to nie przeszkadza, ale przeszkadza to innym. Może jeszcze właśnie tutaj krótki powrót do takiego fragmentu, który był przed momentem przeczytany, ale myślę, że też nas często dotyka. Wszelkie ćwiczenia, trudy i umartwienia podejmowane dla własnej doskonałości mogą być super egoizmem. Popatrzmy, nieraz jest w nas tak, że muszę sobie coś udowodnić, podejmując jakiś post. Nie wiem, idę na jakąś tam ekstremalną drogę krzyżową i ty wiesz, byłem na ekstremalnej drodze krzyżowej, 65 kilometrów. No i co? I co? Mam cię podziwiać? Teraz pomnik ci postawić czy coś? No. Ileż w tym jest egoizmu? No. I pójdzie ktoś taki do kogoś, no, kto jest chory, niesprawny, no i ta druga osoba już jest taka zdołowana tym, no tak, no ten dał z siebie tyle, no ja co? No nic nie mogę, bo jestem kulawy, no nie jestem w stanie pokonać takiej drogi. Albo zrobiłem jakiś tam wyjątkowy post, prawda, 40 dni o chlebie i wodzie. W internecie, na Facebooku ludzie się tam chwalą takimi właśnie różnymi dokonaniami. No właśnie, że już 15 dzień żyję o chlebie i wodzie, pomódlcie się za mnie, bo to jest bardzo ciężkie i tak dalej. To po coś to chłopie napisał? No to powiedz tam paru osobom, tam cichaczem wyślij to tam może jakimś messengerem, a nie od razu na Facebooka publicznie, tak, już 15 dni o chlebie i wodzie. Bo tam. No ale ludzie go tam, tego mężczyznę, zaczęli troszkę ustawiać różnymi komentarzami, wklejając tam zdjęcia różnych burgerów, ciasteczek, lodów i tak dalej. Jeżeli naprawdę przeżył te 15 dni, to te komentarze musiały go troszkę, że tak powiem, sprowadzić do pionu. Ale jak mówi Jezus, że nam się często wydaje, że zrobiliśmy coś super fajnego, jakiegoś tam trudnego, omówię, że to będzie ofiara za duszę w czystcu, ale to jest ofiara, jak mówi Pismo Święte, niech twoja prawica nie wie, co czyni lewica, prawda? Że o twojej ofierze niech wie tylko Bóg. Wtedy ona jest prawdziwa, szczera i czysta. A nie, że wytrąbiłeś o tym na Facebooku, cała twoja rodzina wie. I tutaj jeszcze jeden bardzo ważny przykład. Kiedy ktoś na przykład podejmuje taką ofiarę, na przykład, że pości o chlebie i wodzie, ale no nie wiem, czy on ma do tego powołanie, czy ma na to jakieś Boże błogosławieństwo, ale na przykład wtedy tak nerwowy, że no nie zbliżać się do tego. To mam taką koleżankę, która mówi, że no mój mąż, bo on jest właśnie w jakiejś takiej wspólnocie, gdzie tam poszczą o chlebie i wodzie, to mówi, że jak coś trzeba załatwić, to byle nie w środę i w piątek, bo on wtedy pości i wszyscy trzymają się od niego z daleka. Prawda? Kiedy środa i piątek nie zbliżać się do niego, bo on po prostu no rozniesie człowieka z tego głodu. Tak się dzieje wtedy, kiedy człowiek nie pości na przykład, ale pości nieszczerze i tej pustki żołądka nie zapełni Panem Jezusem. Bo można odjąć sobie pokarmu, ale się wtedy nie modlić.
i wtedy ten głód przyjdzie szybko. A znam pewną kobietę, która autentycznie przepuściła nie cały Wielki Post, ale przepuściła jeszcze dodatkowe 2 tygodnie. Ona była akurat prawosławną, a więc o wiele dłużej niż katolicy, ale jest, przygotowuje się do świąt katolickich, przygotowuje się do przejścia na katolicyzm. I ona mówi, że normalnie w tym czasie pracowała. Ona pracowała fizycznie, jest sprzątaczką i pomaga też w szpitalu. No właściwie sprząta w szpitalu. I ona mówi, że jakoś nie czuła specjalnie głodu. Nie czuła specjalnie głodu. Ona się wiele modli i tak dalej. No chleb, wodę jadła, no jakiegoś braku nie czuła. Nikt nie zauważył, żeby było z nią coś nie tak. A tutaj czasami, no jestem, już nie mówię tam post o chlebie i wodzie, tam środa czy piątek, ale na przykład środa popielcowa czy Wielki Piątek, prawda, że nawet te 3 posiłki i już człowiek robi z siebie umierającego, bo tylko 3 posiłki zjadł, prawda, w tym 1 dosyta. Także, no właśnie. To wszystko może być nawet grzeszne, jeżeli powoduje poczucie wyższości nad ludźmi słabymi i żyjącymi grzechem świata. Grzech pychy duchowej jest groźniejszy od grzechów cielesnych, tak mówi Pan Jezus. Wszelka nieżyczliwość, ocenianie, poniżanie innych, choćby w myślach, ma swoje źródło w pysze, głównym grzechu szatana. Jeżeli zauważamy w sobie takie momenty, od razu trzeba się modlić, przepraszać Pana Jezusa, zanurzać w Jego krwi, I robić sobie z tego solidny rachunek sumienia. I jeszcze z tego samego fragmentu numer 423. Popatrzmy, jakie tu są konkretne wskazówki życiowe. Cokolwiek czynisz, powinno być motywowane miłością, radością przebywania ze mną, pragnieniem obdarowywania mnie, bo taka jest zasada miłowania, taka potrzeba i wyraz. Jeśli motywy są inne, to jaki cel tego, co czynisz? Jaka wartość? Wtedy jest forma bez treści. Pozory, za którymi nic się nie znajduje. Oszukujesz wówczas i zwodzisz samą siebie, a także innych. Siebie poza tym dręczysz czynieniem czegoś z przymusu, a to rodzi w sercu zgorzknienie i czarnowictwo. To jest zagrożenie dotykające wiele osób, które poszły za moim wezwaniem, a potem nie dotrzymały kroku w miłowaniu sercem czułym i przytulonym do mojego serca. Stan ten rozpoznać można po tym, że coraz więcej jest zniechęcenia niż radości, przymusu niż gorliwości, lęków niż pokoju i ufności. Dopóki żyjesz na ziemi, nie ma wytchnienia od walki o żarliwe miłowanie. Miłowanie jest życiem. Poza miłością jest śmierć i rozpacz. Miłowanie jest radością i siłą zawsze zwycięską, pokojem i ukojeniem. Ty miłuj, a ja będę czynił to, co chcę, aby było uczynione. Twoimi rękoma i Twoim sercem będę to czynił, radując się Twoim dziękczynieniem. No właśnie. Na tyle jesteśmy gotowi do życia wieczności, na ile kochamy. Kochamy przede wszystkim Chrystusa, radość przebywania z Nim. Czy z radością potrafimy iść na mszę świętą, z radością pomyśleć, dziś przyjmę komunię świętą. Jakże często jest to przymus. Jak często jest tak, że no po prostu ktoś nas do tego wręcz musi zmusić, bo inaczej no nic z tego nie będzie. I no nie jest to Bogu miłe, prawda? Tak samo jak my w relacjach międzyludzkich, to już dałem dzisiaj ten przykład, oczekujemy, że nasza miłość zostanie odwzajemniona. To samo Bóg w stosunku do nas. On nam nieustannie daje swoją miłość. Oczekuje, że my odpowiemy naszą miłością na Jego miłość. No i też mówi Jezus, że w momencie, kiedy w człowieku wygaśnie ta miłość, to wtedy rodzą się bardzo złe stany. Zgorzknienie, czarnowictwo, jakiś taki wielki smutek. Pamiętajmy, że miłość pochodzi od Boga, więc trzeba się modlić o tę miłość, o dar miłości. I tutaj podkreślam jeszcze to, co Pan Jezus powiedział na koniec. Dopóki żyjesz na ziemi, nie ma wytchnienia od walki o żarliwe miłowanie. Miłowanie jest życiem. Poza miłością jest śmierć i rozpacz. Tak czujecie sami, dzieje się w małżeństwach, że kiedy wygaśnie miłość, wtedy zaczyna się to, co najgorsze. Ale właśnie, Bóg jest miłością. Żeby mieć siłę, żeby kochać czy Boga, czy człowieka, trzeba się o to modlić. Trzeba się dużo, dużo modlić. To nie może być coś z przymusu czy z lęku. Mówię Bogu, kocham Cię, ale tylko dlatego, bo boję się, że jeżeli ja tego nie zrobię, nie powiem, to pójdę do piekła, bo Bóg mnie weźle do piekła. Co warta taka miłość, gdyby na przykład żona kochała męża, bo się go boi, albo mąż kochał żonę, bo się jej boi. Też tak bywa. Albo się boi teściowej i dlatego musi kochać swoją żonę. Więc to jest
jest właśnie tak. Kolejny numer to jest numer 384. Już powoli zmierzamy do końca, bo już się też nam czas kończy. 384. I on opisuje wejście w ostatni etap życia. Jest tutaj w tych pismach zaskakująco dużo fragmentów, które mówią też o starości. Kiedyś, pamiętam, powiedziałem takie kazanie w mojej poprzedniej parafii. To było w czasie okołokolędowym. No i właśnie wtedy usłyszałem wiele słów podziękowań od starszych osób, które powiedziały: dziękujemy księdzu za to kazanie o starości, bo my się gubimy. Bo my się gubimy. Naprawdę w tym współczesnym świecie nie jest łatwo wejść w ten ostatni etap życia na ziemi. A tutaj co się dowiadujemy? Oblubienico moja, niebawem zacznie się przygotowanie Twoje do powtórnego nawiedzenia przez Ciebie miejsc świętych, ziemi galilejskiej, gdzie rozpoczęła się moja misja zbawienia i powołania apostołów, oraz Judei, gdzie dokonało się moje ziemskie życie w bólu, we krwi i gdzie zrodził się Kościół poprzez moje zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Twoja Galilea już była, czas radosnego powołania, słuchania moich nauk i uczestniczenia w znakach i cudach. Teraz nadchodzi Judea, a w niej Jerozolima. Droga ku umęczeniu, ciemnicy, opuszczeniu i umieraniu w samotności. Alicja pyta, co mam czynić? Jezus mówi, milczeć jak Maryja pod krzyżem i umierać jak ja na krzyżu, kochając i wybaczając. To nie jest proste, bo mamy świadomość, że w tej starości może właśnie tak się zdarzyć. To nie musi być starość. To są doświadczenia osób młodych nieraz, które, no nie wiem, na przykład zachorują i nagle ci najbliżsi, tak zwani przyjaciele odchodzą, rodzina nie ma czasu. Jest tak, że człowiek doświadcza wprost tego męczenia, ciemnicy, opuszczenia, umierania w samotności. I gdyby się przyszła taka pokusa, by skarżyć, buntować na Pana Boga, na ludzi, Jezus uprzedza, nie rób tak. Milcz jak Maryja pod krzyżem, umieraj jak ja na krzyżu, kochając i wybaczając. Jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa i wielu z nas pewnie przejdzie taką drogę. Przejdzie taką drogę takiego oczyszczenia, opuszczenia, jaką przeszedł sam Jezus Chrystus. Tak więc to też jest jakiś czas naszego przygotowania na śmierć. Trudny i bolesny, ale jednak w wielu przypadkach niezbędny. Śmierć jest błogosławieństwem dla człowieka, mówi Jezus w kolejnym punkcie, 387. Śmierć jest błogosławieństwem, bo uwalnia od wpływu szatana, upadków i grzechu. Uwalnia od cierpień, jakie zadaje własne ciało, świat i ludzie. Jest darem otrzymywanym wówczas, gdy dusza nie może już wnosić więcej zasług dla siebie i innych ponad te, które już pozyskała. Cierpienie dopuszczane jest tylko w takim stopniu i o tyle, ile dobrego z niego wynika dla dusz. No właśnie, śmierć jest błogosławieństwem, bo uwalnia od wpływu szatana, upadku i grzechów. Więc no, tak powinniśmy też patrzeć na śmierć, że ona jest aktem miłości wobec człowieka. Że w tym momencie już człowiek nie doświadcza żadnych kuszeń, upadków, tej wielkiej tragedii, jaka wiąże się z grzechem. Uwalnia od cierpień, które mogą nam zadawać ludzie, świat. No i też dowiadujemy się, że dusza nie może już w tym momencie, że śmierć przychodzi w tym momencie, kiedy dusza już nie może wnosić więcej zasług dla siebie i dla innych, ponad te, które już pozyskała. Czyli jak wcześniej mówiliśmy sobie, że do tej ostatniej chwili można to czynić, to kiedy człowiek osiągnie jakąś przewidzianą pełnię, wtedy już Bóg przychodzi po taką duszę i ją zabiera do nieba albo do czysta. Tak więc bez dwóch zdań, czy jedno, czy drugie, no jest to na pewno wielka rzecz. Tak jak mówią dusze czyśćcowe, one nawet wiedząc, że będą musiały spędzić w czyśćcu długie lata, stulecia, wieki, nieważne, one są szczęśliwe, bo wiedzą, że są zbawione. I już ostatni fragment, to jest numer 498. I to tak chronologicznie idzie, tak już właściwie zbliżamy się do końca tej książeczki, kiedy właściwie one, te fragmenty były dyktowane Alicji na łożu śmierci, dlatego też coraz więcej jest tych pouczeń dotyczących śmierci. Alicja to już przeżywała. Jezus do niej mówi o przedśmiertelnych pokusach i pokusie wspominania dawnych błędów. Alicja mówi, mimo upływu wielu lat mojej drogi z Tobą, Jezu, nadal jestem tym samym człowiekiem ze wszystkimi wadami.
A Jezus mówi, nie pragnę Twojego perfekcjonizmu, lecz miłości. Miłość wobec mnie i zanurzenie w mojej miłości złagodzi wszystko, ukoi i zrodzi dobroć i życzliwość wobec ludzi i całego stworzenia. Z dystansem odnoś się do siebie samej, do swego organizmu, którego sprawność zmniejsza się z wiekiem. Twoje funkcjonowanie w świecie staje się coraz bardziej ograniczone i jest to dobre, bo stopniowo przygotowuje cię do odejścia stąd. Nie tu jest miejsce Twojej aktywności teraz. Twoja aktywność powinna mieć miejsce w Twym sercu, w duszy Twojej. Milczeniem ust okrywaj wszystko, by rozwiać mowę serca oddającego mi wszystko, co spostrzegać swymi zmysłami, ludzi, zdarzenia i cały świat. Patrz z miłością, współczuciem i miłosierdziem tak, jak ja, gotowa pomagać, nie osądzając. I mówi dalej Alicja, nękają mnie nieraz wspomnienia moich grzechów i krzywd wyrządzonych innym. Jezus mówi, to pokusa. Uwolniłem cię od wszelkiego zła, jakiemu uległaś i uwolniłem od niego tych, których zasmuciłaś. Nie wolno ci do tego wracać, co zostało zabrane w spowiedzi. Trzeba tylko, abyś miała świadomość swojej ludzkiej grzeszności i słabości i by to ugruntowało twoją pokorę oraz wdzięczność wobec mnie i bliźnich znoszących Twoje upadki. Nie skupiaj się na sobie. Żyj miłością i wdzięcznością, oczekując spotkania ze mną. No właśnie. A więc przychodzi taka pokusa zmarnowanych lat, szczególnie u ludzi, którzy się gdzieś tam nawrócili dość późno, którzy żyli w długich latach, przez długie lata w grzechach. A Jezus mówi, to nie o to chodzi, że Ty masz w pewnym momencie być perfekcyjny. Nie. To będzie dla wielu niemożliwe do uzyskania. Jemu chodzi o Twoją miłość, czyli zanurzenie się w Bogu. Zgoda na wszystko, co Bóg dopuścił w moim życiu. To jest właśnie to zanurzenie w Nim. Dobroć i życzliwość wobec ludzi, całego stworzenia. To też jest znak zanurzenia w Bogu. Nie tylko kiedy ja twierdzę, że modlę się, wszystko Bogu oddaję, ale dla drugiego człowieka jestem jak najgorszy. Jeśli jestem dobry i życzliwy, jestem w sercu łagodny dla nich, tak wtedy można powiedzieć, że jestem zanurzony w Bożej miłości. Nie przejmować się dalej swoim ciałem, jego słabością, która będzie niestety się z każdym wiekiem naszego życia coraz bardziej rozwijała, potęgowała. Jezus mówi, miej do tego dystans, niech to nie odwraca Twojej uwagi ode mnie. To, co istotne, to nie w Twoim ciele, ale w Twoim sercu. Tam właśnie w sercu, w duszy rozgrywa się to, co najważniejsze ma się dokonać między człowiekiem i Bogiem. I mówi Jezus, jak najwięcej milczeć wówczas, żeby móc spotkać się z Nim, usłyszeć, co On do Ciebie mówi. No i to, co tutaj już mówiliśmy wcześniej, nękają mnie wspomnienia moich grzechów i krzywd wyrządzonych innym. I Jezus bardzo tutaj radykalnie się z tym rozprawia. To jest pokusa, pochodzi to od złego ducha. Ja już Cię uwolniłem od tego zła. Uwolniłem w sakramencie pokuty i nie wolno do tego wracać. Są tacy ludzie, którzy robią właśnie takie wciąż niekończące się spowiedzi generalne. To ja już miałem taki przypadek niedawno pewnej pani, która chyba po raz enty chciała przystąpić do spowiedzi generalnej. Podejrzewam, że z tymi samymi karteczkami, z których wcześniej czytała, bo one już były tak zużyte, że wiadomo było, że to nie było świeżo pisane. I pytam, który to jest raz tej spowiedzi generalnej? Ona mówi, że to już chyba to, nie wiem, piąty czy szósty raz do spowiedzi. Ja mówię, no ale to są te same grzechy. No tak, ale ja mam wrażenie, że mi Bóg ich nie wybaczył i że ja muszę jeszcze raz. Pokusa od złego ducha. Ja mówię, ja nie mogę pani wyspowiadać, bo to ja bym tylko przyklepał ulegnięcie tej pokusie, prawda? Ona miała do mnie pretensje, że ja jej nie wyspowiadałem, nie wysłuchałem. A tak naprawdę, no to nie, nie wolno wtedy tak robić. Wielki problem skrupułów, powracania do wyspowiadanych grzechów, albo wątpienia w Boże miłosierdzie, w Bożą łaskę. To jest no, coś, z czym trzeba walczyć. Być tutaj posłusznym spowiednikowi, jego radom. Wierzyć w to, że Bóg zna dobrze okoliczności naszego życia. I nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie na spowiedzi precyzyjnie powiedzieć, jak wyglądał ten grzech, jego okoliczności, Bóg o tym wie i on to wszystko już wybaczył. My możemy to, co umiemy na moment spowiedzi zrobić, przekazać jak najpełniej, jaka była nasza wola. A to, że po spowiedzi przyjdzie nam jakieś słówko, które bardziej precyzyjnie odda nasz grzech, to już jest nieważne. Ważne, że w momencie spowiedzi chcieliśmy i mieliśmy wolę, żeby ten grzech wyznać. No co innego, jeżeli ktoś w spowiedzi, podchodząc do tej spowiedzi, już chciał go zataić albo powiedzieć w taki sposób, żeby ksiądz nie dosłyszał. Ja pamiętam kiedyś w pewnej wspólnocie
powiedziałem, że mam w jednym uchu uraz akustyczny i troszkę mam ograniczony słuch w jednym z tych uszy i powiedziałem konkretnie w którym. No i tak się zaśmiali, a później jedna z tych kobiet podeszła, to na które z tych uszu ksiądz gorzej słyszy? No, tam do konfesjonału można było przyjść, żeby ja tak powiedziałem, no przypuśćmy, że w lewym, chociaż nie wiem, czy w tym, czy w tamtym, że w lewym. I sobie wyobraźcie, że wszyscy z tej wspólnoty szli właśnie z tej strony do spowiedzi. No, ale to tak w ramach żartu. Oczywiście, że przede wszystkim no liczy się ta nasza świadomość, że my idąc do spowiedzi spowiadamy się samemu Chrystusowi. I bez wątpienia boli go, kiedy zatajamy grzech, kiedy się spowiadamy nieszczerze, ale też jeszcze bardziej boli go, kiedy wyznajemy wciąż te same grzechy, które już raz zostały wybaczone, bo tu nie dowierzamy Jego miłosierdziu. Tak więc nie skupiaj się na sobie, żyj miłością i wdzięcznością, oczekując spotkania ze mną. I po to też tutaj jesteśmy, aby wzbudzić w sobie to pragnienie oczekiwania spotkania z Chrystusem. My nie mamy się lękać momentu śmierci, ale tęsknić za Nim. Tęsknić za śmiercią rozumianą jako spotkanie z ukochaną osobą. I na tym fragmencie skończymy.